Hejka, tutaj Marta z bloga codziennie.fit.pl i dziś mam dla Was zestaw ćwiczeń na całe ciało, który spokojnie możecie wykonywać jako normalny trening w ciągu dnia. Jeśli jesteście na diecie odchudzającej i chcecie trochę jeszcze schudnąć, to najlepiej by było dodać do tego jeszcze cardio, na przykład bieganie albo pływanie, przed albo po tym treningu, zależnie od tego jak się czujecie, jak reaguje na to Wasze ciało. I to chyba wszystko, mam nadzieję, że Wam się spodoba, trening jest dość wymagający, ale nawet początkujący powinni sobie dać z nim radę. No to co, do dzieła! Pierwsze ćwiczenie to utrudnione burpees. Wykonujemy je 3 razy po 20 sekund, a przerwa między tymi seriami to 1 minuta. Przysiady z wyskokiem. Jeśli macie problemy z kolanami, to róbcie tylko zwykły przysiad albo w ogóle zrezygnujcie z tego ćwiczenia. Robimy 3 serie po 15 powtórzeń, między seriami 1 minuta przerwy. Przysiad z uniesieniem nogi w bok. To jest bardzo świetne ćwiczenie na wewnętrzną partię ud. Zresztą widać na filmiku, które mięśnie mi pracują, więc możecie się przyjrzeć. 3 serie po 10 powtórzeń na każdą nogę. Przeskoki. To ćwiczenie jest skierowane tylko dla osób ze zdrowymi kolanami, które nie mają żadnych problemów. Robimy 3 serie po 15 przeskoków. Wyrzuty nogi z pozycji deski. To jest bardzo proste ćwiczenie, ale też bardzo skuteczne. Zresztą zobaczycie sami, bo na pewno się zmęczycie. Robimy 3 razy po 20 sekund, między seriami 1 minuta przerwy. Damskie pompki. Staramy się trzymać ciało prosto i nie podnosimy za bardzo bioder ani do góry, ani nie opuszczamy ich w dół. Robimy 3 serie po 10 do 15 powtórzeń, zależnie od tego jak potrafimy i ile umiemy zrobić. Rozgwiazda to jest tak naprawdę deska, tylko w pozycji właśnie gwiazdy. Jak widzicie, mam ręce i nogi szeroko. Staram się trzymać całe ciało maksymalnie sztywno. 3 serie po 20 do 30 sekund. Wznoszenie nóg do góry. Staramy się przy tym ćwiczeniu ciągnąć nogi brzuchem, a nie nogami, czyli podnosimy je spinając brzuch. Robimy 3 serie po 15 powtórzeń. Deska ze skrętem nóg. Najpierw ustawiamy się jak do deski, a potem skręcamy raz jedną, raz drugą nogę. Robimy 3 serie po 20 powtórzeń. Zwykła deska. Trzymamy całe ciało prosto, nie podnosimy bioder ani do góry, ani do dołu. Pilnujemy tego, żeby ciało było w jednej linii i wytrzymujemy tak po 20-30 sekund i powtarzamy to 3 razy. Odwrócone brzuszki to jedno z najlepszych moim zdaniem ćwiczeń na mięśnie brzucha. Bardzo skuteczne, bardzo szybko widać efekty. 3 razy po 10 powtórzeń. A teraz łatwiejsza wersja scyzoryka. Składamy się, próbując pracować głównie brzuchem i pomagamy sobie rękami. Robimy 3 serie po 15 powtórzeń. I ostatnie ćwiczenie, które jest na mięśnie pleców, o których często się zapomina. 3 razy po 15 powtórzeń. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się mój zestaw ćwiczeń. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, chcecie poczytać trochę o ćwiczeniach, o tym jak jeść, żeby dobrze wyglądać i być zdrowym, to zapraszam na mojego bloga www.codziennie.fit.pl. A na dzisiaj to już wszystko. Hejka!